Kiedy dołączyłem do programu praktyk w jednej z największych firm budowlanych, poczułem dumę. Od początku wiedziałem, że branża budowlana to moje miejsce. Mój tata pracuje jako kierownik ruchu zakładu górniczego, więc od najmłodszych lat zapoznawał mnie ze specyfiką pracy z ludźmi i maszynami typu XXL. W naszej pracy piękne jest to, że można czasem zatrzymać się i stwierdzić: miałem udział w powstaniu tego projektu. Pamiętam budowę ronda, na której musieliśmy przenieść neogotycką kapliczkę, ważącą 45 ton. Tego nie uczą w podręcznikach, a ja jako młody kierownik musiałem znaleźć rozwiązanie. Początkowo był strach i obawy, jak sobie poradzę, jak zostanie odebrane na budowie to, że jestem kobietą. Nie mam jeszcze doświadczenia, ani nie dysponuję superwiedzą. W tej pracy trzeba poznawać ludzi, uczyć się współpracy i czerpać z wiedzy innych. Zwłaszcza na budowie, gdzie wsparcie osób z zespołu jest szczególnie ważne. Do końca życia zapamiętam dzień, w którym pierwszy raz poszłam z kierownikiem budowy na otwarcie ofert. Moment ogłoszenia wyników, kiedy stało się dla nas jasne, że to my zbudujemy ten budynek. 1 lipca zgłosiłem się na budowę fabryki silników odrzutowych. Na dzień dobry dostałem od opiekuna stos segregatorów z dokumentacją techniczną. Byłem przerażony tym, że ja po prostu nic z tego nie rozumiem. Po 3 latach zrobiłem uprawnienia i zostałem kierownikiem, po kolejnych 2 menadżerem projektu. Wcześniej uczestniczyłem w niezliczonej ilości szkoleń. Miałem szczęście, trafiłem na świetnego szefa, który nauczył mnie podejścia do ludzi oraz pokazał, jak z nimi pracować. Obecnie mój zespół liczy ponad 30 osób. Realizujemy projekty kluczowe dla regionu, budynki, w których kształcą się przyszli inżynierowie, lekarze, piloci.